Dziękuję przewodniczącemu regionu mazowieckiemu za tak emocjonalny początek i wytyczenie politycznego celu. Ale rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo to w 2006 roku wszystko się zaczęło w Warszawie, ale też w całej Polsce. Były wybory samorządowe i rozpoczęliśmy ten nasz wielki marsz. Wielki marsz, który trwa dzisiaj w samorządach i będzie trwał, jestem przekonany, dalej. Będzie trwał także w parlamencie, w rządzie. Wszystko jest przed nami. Ale chcę powiedzieć, że też spotykamy się, to jest ważny czas naszej rozmowy, wytyczenia celu, planu, spojrzenia w przyszłość, ale też postawienia diagnozy, bo przecież można i trzeba sięgać w przód, ale trzeba wiedzieć, o co walczyć, jaki jest plan, jaki mamy pomysł. Zawsze byliśmy w Platformie Obywatelskiej gotowi do tego, żeby budować, żeby projektować, żeby pisać nowe inicjatywy, żeby zagospodarowywać naszą polską wolność, żeby robić wszystko, żeby tę wolnością mogły się cieszyć miliony Polaków. Zawsze nam się to udawało. Ale wolność, żeby ją projektować i zapisywać, najpierw trzeba obronić, bo dzisiaj jest dla niej trudny czas. To jest czas, który przynoszą rządy PiS. To jest trudny czas dla wolności. Dlatego jest Platforma Obywatelska i dlatego dzisiaj jesteśmy tu. Czasami, szczególnie przez te ostatnie kilkanaście miesięcy, z niedowierzaniem patrzymy, co można zrobić z Polską, co można zrobić z wolnością, co można zrobić z niezależnością, jak można prześladować i upokarzać ludzi, jak można czynić zło i jak można budować z Polski pośmiewisko w Europie i na świecie. Ale widzimy to i wiemy, że dzisiaj mamy do czynienia w Polsce z ekipą podpalaczy, którzy chcą podpalić nasz kraj, którzy chcą doprowadzić do domowej wojny, którzy chcą konfliktu, niechęci, zła, zwycięstwa rządów, które są przeciw, które są agresywnym atakiem na wolność. Dlatego mówimy dzisiaj, nie będzie na to zgody. Kilkadziesiąt kilometrów stąd jest ta partia. Partia rządząca ma dzisiaj swój zjazd. I oczywiście przypomina nam się, patrzymy na to przez pryzmat ich dokonań, jeśli chodzi o konstytucję, o tworzenie wyjątkowej roli jednej partii. Znamy ten, niektórzy z nas pamiętają te czasy, lat 70. i 80. Dzisiaj jest tak samo. Dzisiaj ten obraz, który będą widzieć telewidzowie, to obraz działaczy siedzących obok pierwszego sekretarza. Dzisiaj to dziennikarze, komentatorzy będą analizować, kto siedzi bliżej prezesa, a kto dalej, kto ma większy wpływ na rzeczywistość, a kto ma mniejszy, kto został wysłany w delegację i będzie odsunięty. To jest absurd poprzedniego czasu. Dlatego po tym wszystkim złym, co się dzieje, co widzimy, o czym będziemy dzisiaj mówić i opisywać, żeby postawić, jak powiedziałem, dobrą diagnozę. Chcę powiedzieć, że jesteśmy przecież nie w polityce, w życiu publicznym od wielu, wielu lat. Nie tylko dlatego, żeby po prostu w nim być, tylko żeby dawać gwarancję wolności, niezależności, żeby walczyć, żeby pokazać polski patriotyzm z dobrej strony, żeby potrafić się dzielić odpowiedzialnością, ale żeby bronić zwykłych ludzi, bo dzisiaj oni są najważniejsi, bo oni dają nam gwarancję tego, że w Polsce może być normalnie, bo w Polsce ciągle jest normalna demokracja, bo w Polsce ciągle mamy obowiązującą konstytucję, niezależne sądy i niezależny samorząd i z tego musimy się cieszyć i o to dbać. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? No, dlatego, że z nami są ludzie, że my jesteśmy między ludźmi. Tak jak tu siedzimy obok siebie, myślimy o tym wszystkim, co przed nami, jakie podjąć wyzwania, jak je opisać,
I wiemy, że właśnie dla tych ludzi, z których spotykamy na demonstracjach, którzy nam towarzyszą, przychodzą do naszych biur poselskich, krzyczą, nie zgadzają się z tą trudną, pisowską rzeczywistością, dla nich jesteśmy i bez nich sobie nie poradzimy. Tym ludziom, Polakom, którzy nie akceptują tego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje, dzisiaj im należy się szacunek i dzisiaj wam mówię, nie będzie Polski dumnej, nie będzie Polski podmiotowej, jeżeli nie będzie waszego twardego oporu przeciwko złym rządom PiS. Będziemy z wami. Mówię o tych wszystkich, którzy są pokrzywdzeni, wyrzucani z pracy, często lżeni, próbuje się ich kompromitować, nazywa gorszym sortem, pokazuje palcem. Nie zapomnimy o was, nie zostawimy was. I tym wszystkim, i tych wszystkich, którzy was dzisiaj krzywdzą i chcą się na was zemścić, będziemy pamiętać. Będziemy o nich pamiętać i wyciągniemy z tego wnioski. Dzisiaj Polska znalazła się na zakręcie dziejów i dzisiaj patrzymy, diagnozując, obcejając tę sytuację, patrzymy na te niebezpieczeństwa, bo musimy to zrobić. Musimy mieć tę wiedzę. Autorytarne działania władzy PiS, rządu PiS, to władza, która podporządkuje wszystko, walczy z każdą niezależnością. Rozpędzenie Trybunału Konstytucyjnego, próba walki z władzą sądowniczą, z sądami, przekształcanie służb Policji Państwowej w swoje narzędzie, narzędzie swojej władzy, łamanie konstytucji, rozpędzenie Trybunału czy tysiące Pisiewiczów w spółkach Skarbu Państwa. Desant, obecność ich wszędzie. Symbolem tego jest nawet tak bezczelny, bo tak mogę tylko powiedzieć, krok i taka decyzja, która szefa kancelarii prezydenta wskazuje, wpycha do największej spółki, jednej z największych polskich spółek i wypłaca pensję 90 tysięcy złotych miesięcznie. To jest arogancja władzy. To jest pycha. A pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Półtora roku temu mówiłem, niektórzy nie zgadzali się do końca z tym wtedy, dyskutowaliśmy przecież, mówiłem o opozycji totalnej, że na totalną władzę, na złą władzę musimy być totalną, twardą, najtwardszą z możliwych opozycją. Dzisiaj mogę powiedzieć, nie spodziewaliśmy się, że ta władza może być tak zła. Może być tak zła dla ludzi, dla Polski, dla miejsca Polski w Europie, dla zwykłych Polaków. Tak dobra dla siebie, dla swoich rodzin i dla swojej partii. Tak zła dla Polski. Ale przecież to jest dopiero początek, to jest etap, bo dzisiaj słyszymy o następnej walce z niezależnymi instytucjami. Dzisiaj już jest ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych, która ma uderzyć w niezależny samorząd, odebrać mu instytucjonalną niezależność, bo przecież samorząd jest niezależny. Tego prezes Kaczyński nie może zaakceptować. Dlatego trzeba napisać ustawę, która tę niezależność będzie mogła zabrać. Dzisiaj słyszymy o ustawach, które mają zabrać fundacjom, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym niezależność, możliwość finansowania, ograniczyć ich swobodne funkcjonowanie. Po to, żeby pokazać, że wszystko musi być zależne od jednej partii. Wszystko musi być odbierać sygnały z Nowogrodzkiej. Dlatego bardzo wyraźnie o tym dzisiaj chcę powiedzieć. To jest ścieżka do dyktatury. To jest odejście od demokracji. Nie pozwolimy na to. Bo jeżeli nie ma normalnej demokracji, jeżeli nie szanuje się demokracji parlamentarnej, nie szanuje się praw opozycji, to dzieją się następne złe rzeczy, które robi dzisiaj PiS i ci, które dzisiaj widzimy. To jest rozniecanie fali nienawiści, szukanie wrogów, polityka braku tolerancji, brutalnego chamstwa, wskazywania wrogów gorszego sortu. To jest polityka PiS. I dzisiaj widzimy, że ten proces
nie wynika, nie zamyka się tylko do parlamentu, czy tylko do studiów radiowych czy telewizyjnych. Nie jest elementem dialogu politycznego. Dzisiaj, wczoraj, w tych dniach słyszymy, że w Polsce nie wpuszcza się do kościoła osoby, matki z dzieckiem, która ma ciemniejszą karnację. Dzisiaj słyszymy, że wczoraj, że słyszymy, że w tramwaju uderza się, bije się człowieka, który mówi innym językiem. W zeszłym tygodniu słyszymy, że pluje się w twarz osobie, która jest inaczej ubrana. Widzieliśmy te obrazy. To jest obraz z Radomia. To jest obraz kopania uczestników pokojowej demonstracji KOD. To jest polityka państwa PiS. To jest polityka rządów PiS. To jest polityka nienawiści. Nie możemy wspólnie na to pozwolić. Ale przecież jest tak, że to nie bierze się z niczego. To nie jest tak, że to się nagle pojawiło, że to się... Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, znaleźć przyczyny takich zachowań. Dlaczego młodzi ludzie, dlaczego ludzie słuchają tego, takiej propagandy? Dlaczego podzielają takie zdanie? Dlaczego jest tyle nienawiści i niechęci, tyle zła? I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, jednym z elementów tworzenia polityki nienawiści jest telewizja. Jest telewizja, która kiedyś była publiczną, a dzisiaj stosuje propagandę w stylu goebbelsowskim. Mówię to zupełnie wprost i otwarcie. Telewizja tak zwana publiczna, to hańba tych, którzy ją stworzyli, którzy ją prowadzą. To hańba dla tych, którzy występują w tych programach. To hańba dla tych, którzy budują językiem nienawiści podział i potwierdzają obecność kilku sortów w polskiej polityce i w polskim życiu publicznym. To jest symbol i to jest element przemysłu nienawiści, które prowadzi PiS. To są ludzie, którzy są tam po to, żeby niszczyć, żeby nienawidzić. I zawsze o tym będziemy mówić i chcę im bardzo wyraźnie powiedzieć. Odpowiecie za to wszystko, co dzisiaj robicie. Trzecim zagrożeniem, które widzimy, to jest odsuwanie, odcinanie Polski od Europy, od wspólnoty europejskiej. To jest cały pomysł na aktywność ostatnich miesięcy. To jest symboliczne głosowanie przeciwko Donaldowi Tuskowi w Brukseli 9 stycznia. To jest to 27-1 przeciwko polskiej racji stanu, polskiemu interesowi. To jest kapitulacja rządu PiS w sprawach sytuacji Polaków w Wielkiej Brytanii po Brexicie. To jest wreszcie samoizolacja, do której doprowadził ten rząd w Europie. Jesteśmy na marginesie Europy. Jesteśmy w trzeciej czy w czwartej prędkości. Jesteśmy obok. Ale to jest też, wygląda na to, że to jest element polityki Kaczyńskiego, że im na tym może zależeć. Bo przecież Polska na marginesie Europy, czy Polska poza Unią Europejską, to Polska, w której wszystko będzie możliwe. Nie będzie żadnej zewnętrznej kontroli. Wszystko będzie można robić. Nie pozwolimy na to, żeby Kaczyński, żeby premier Szydło, żeby wyrzucili Polskę z Europy. Nie pozwolimy na to. Dzisiaj to Jarosław Kaczyński razem właśnie ze swoimi asystentami, z prezydentem Dudą, z premier Szydło, dzisiaj buduje taką politykę strachu, nienawiści, odcinania od Europy. Używa do tego telewizji Kurskiego i robi to w sposób przemyślany,
niszczący całą normalność tkanki społecznej. To jest też kwestia fałszowania historii, której się dopuszczają. I mogę, chcę powiedzieć prezesowi Kaczyńskiemu zupełnie wprost. Może pan kazać produkować najgorsze filmy telewizji Kurskiego. Może pan IPN-owi kazać pisać i fałszować najgorsze historie. Może pan zamykać następne muzea. Ale nie zmienicie polskiej historii. Nie pozwolimy na to. Bo musicie wiedzieć, i chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie Polakom, że polskość to nie jest autorytaryzm i partyjna sitwa, tak jak dzisiaj to widzimy. Polska to jest i polskość to jest wspólnota wolnych ludzi. Polskość to nie jest strach i nienawiść. To są wartości takie jak otwartość i solidarność, wartości prawdziwie chrześcijańskie. Polskość to nie jest strachliwy nacjonalizm, to jest odpowiedzialny, podmiotowy patriotyzm. Wreszcie polskość to nie jest odwracanie się od Europy, tylko bycie jednym z liderów Europy, bo to zawsze był nasz cel i zawsze o tym mówiliśmy. Od początku, od powstania, od Hali Oliwii. Mówiliśmy o tym i opieraliśmy na tych wartościach nasze zasady. Dlatego byliśmy w życiu publicznym, w polityce. Dlatego kandydowaliśmy, wygrywaliśmy wybory. I dzisiaj bardzo wyraźnie chcę o tym mówić. Właśnie obiecać. Odbudujemy Polskę wolną, solidarną i europejską. Polskę, która nie będzie miała dominacji PiS-u. Bo przecież jest tak, że Polska, my zrealizowaliśmy marzenie wielu Polaków. To w tych dekadach, w tych latach zrealizowaliśmy marzenie Polaków, wielu pokoleń Polaków, żeby zakotwiczyć Polskę na zachodzie Europy. To właśnie wejście do NATO, wejście do Unii Europejskiej, to było coś, co było najważniejsze. O to wszystkim nam chodziło, naszym przodkom. To czytaliśmy w podręcznikach historii. To nam się udało. My byliśmy świadkami tych wielkich dni. I dzisiaj widzimy, jak dzień po dniu ta ekskluzywna, najlepsza z możliwych pozycja Polski jest marnowana, jest zniszczona, jest degradowana przez złe rządy PiS. I nie pozwolimy na to, żeby przez ograniczone spojrzenie na przyszłość, przez kompleksy, przez niechęć do współpracy, przez ksenofobię, przez to, że ludzie, którzy dzisiaj prowadzą politykę, nie lubią Europy, nie lubią otwartości, nie są tolerancyjni, żeby nas wyprowadzili z Europy. Czy będzie to prezydent, czy będzie to premier, czy będzie to prezes. Dzisiaj widzimy, co nam grozi ze względu na taką ograniczoną, ksenofobiczną politykę. Widzimy, słyszymy to o tym w Brukseli. Wiemy, jaki to ma wpływ. Przecież grożą nam, i wprost o tym się mówi w Brukseli, grozi nam utrata funduszy unijnych. Już w obecnym budżecie, a z pewnością w tym następnym. Wszyscy zaczynają o tym mówić coraz głośniej. To jest strata dla polskich samorządów, dla modernizacji naszego kraju, przecież także dla dopłat dla polskich rolników. Czy pani premier Szydło, czy prezes Kaczyński dadzą Polakom i Polsce gwarancję, że wynegocjują w następnej perspektywie finansowej tak ogromne pieniądze, jak zrobił to rząd Platformy Obywatelskiej, czyli ponad 400 miliardów złotych? Proszę, powiedzcie o tym. I można mówić o rzeczywistości i ją zaklinać. Można nie patrzeć na prawdziwe problemy. Ale przecież to wszystko jest prawdziwe. Te wszystkie wywrotki,
te wszystkie kłopoty wynikają z braku jednoznacznej, dobrej, racjonalnej polityki, szukania i znajdywania partnerów i przyjaciół w Europie. No przecież jest tak, że dyrektywa o pracownikach delegowanych, która zmniejsza konkurencyjność tysięcy polskich przewoźników i firm usługowych, my też mieliśmy ją na stole wtedy, kiedy premierem była Ewa Kopacz, razem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z Rafałem Trzaskowskim, razem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i z Jarosławem Dudą. Walczyliśmy o to, żeby te złe, razem z naszymi eurodeputowanymi w Brukseli, ich rola była tu kluczowa, żeby te złe przepisy nie zostały wprowadzone. Gdzie Polska jest dzisiaj? Kapituluje. Premier Szydło nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie. Nikt jej w tej sprawie nie słucha, ze szkodą dla polskich pracowników delegowanych. Wspólna polityka obronna. Dużo będziemy dzisiaj mówić o tym, bo jest o czym mówić, bo tutaj tych sygnałów jest coraz więcej i coraz gorszych. Ale przecież te wspólne odprawy to nie tylko kwestia NATO, które i organizacja szczytów, aktywność prezydenta Komorskiego, ale ministra Tomasza Siemoniaka w tych ostatnich latach. To szczyt w Newport, to decyzja o przybyciu żołnierzy natowskich tutaj do tej części Europy, ale też współpraca ze sztabami wojskowymi innych krajów europejskich. Polska była absolutnie kluczowym krajem i w związku z dużym zaangażowaniem naszym, jeśli chodzi o budżet, o bardzo wysoko, dobrze wyspecjalizowaną, wyszkoloną kadrę, byliśmy absolutnie równorzędnym partnerem. Dzisiaj nas nie ma. Dzisiaj przy przyjmowaniu przez Radę Europejską nowej strategii nie ma miejsca dla Polski. Polska nie uczestniczy w tej rozmowie. Więcej, jest wyprowadzana przez ministra obrony narodowej z Eurokorpusu. To jest dzisiaj znak polskiej porażki. To jest biała flaga, którą dzisiaj podnosi PiS w Europie. Wszyscy to widzą. Europa to nie jest koszyk z zakupami. Jak mawia prezydent Macron, nowy prezydent Francji, to nie jest supermarket. Zgoda. Ale Europa to wspólnota. Wspólnota wartości, działań, ale też odpowiedzialności. I oczywiste jest to, że wszystkie kraje realizują swoje interesy. Po to jest Unia Europejska, żeby być skutecznym mechanizmem. Także do tego. My też to robiliśmy. My rok po roku, miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu walczyliśmy o polskie interesy w Europie. Budowaliśmy pozycję Polski. Udało nam się to zrobić. Ale nie można tego zrobić w taki sposób, jak robi to rząd PiS. No nie można szukać wrogów, przeciwników, odwracać się plecami, nie można pouczać, nie można podnosić głosu, bo to jest droga na ścianę. To jest ślepa uliczka, którą podąża rząd PiS. Typowym przykładem do tego jest to, co jest kwestią odpowiedzialności i dojrzałości każdej partii, każdej grupy, każdego środowiska, które posiada władzę. To jest kwestia pomocy ofiarom wojny w Syrii i w Erytrei. Wiele razy o tym mówiliśmy. To jest problem bardzo bolesny dzisiaj i bardzo trudny, ale bardzo cynicznie wykorzystywany przez PiS do podziału w Polsce, do wewnętrznej polityki, do budowania języka agresji i nienawiści. Ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że Polska nie stanie się krajem otwartym na setki tysięcy uchodźców. Nie będziemy tworzyć tutaj get konfliktów społecznościowych, tak jak straszy nas propaganda PiS i telewizja narodowa. Ale nie, Polska nie może mieć twarzy bezdusznego i przestraszonego urzędnika, który odpycha od siebie odpowiedzialność, który nie jest solidarny z tymi, którzy naprawdę uciekają przed bombardowaniami, naprawdę walczą o swoje życie. Ten cyniczne straszenie przez PiS, to tworzenie terrorystycznego zagrożenia w Polsce, to jest bzdura. I wszyscy muszą o tym wiedzieć. To jest bzdura i fałsz. To jest oszustwo PiS. Bo przecież można być w tym wszystkim człowiekiem. Można w tym wszystkim potrafić słuchać, potrafić wyciągnąć rękę, potrafić być solidarnym. Można połączyć bezpieczeństwo Polaków z ludzką, realną pomocą.
tymczasowym przyjęciem grupy kobiet i dzieci. Mówiliśmy o kilkudziesięciu osobach, o geście, o faktycznych ofiarach wojny, których będziemy tutaj, którym będziemy mogli pomóc. Jeżeli widzę i słyszę aktywną otwartość samorządowców, organizacji humanitarnych i charytatywnych, jeżeli słyszę głos polskiego Kościoła, to mówię bardzo wyraźnie, pomożemy w tej kwestii. Nie zostawimy tych ludzi, którzy potrzebują tego, bez pomocy. A do tych, którzy tak bardzo się obrażają, tak bardzo dbają o nasze bezpieczeństwo, do premier Szydło i ministra Błaszczaka, chcę bardzo wyraźnie w tej sprawie powiedzieć. Nie bójcie się, wstańcie z kolan, nie blokujcie tej inicjatywy, nie bójcie się kilkudziesięciu kobiet i dzieci. Chcę też powiedzieć słowo o przyzwoitości i skuteczności, bo polityka zagraniczna zawsze taka musi być. Ale chcę też powiedzieć bardzo wyraźnie o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w przyszłym tygodniu, bo ta sprawa zaczyna nabrzmiewać. Nie może być tak, że spotkanie i przyjazd prezydenta Stanów Zjednoczonych jest traktowane przez prezydenta Rzeczpospolitej jako ekskluzywne spotkanie środowiska PiS z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wszyscy Polacy muszą mieć prawo spotkać się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To jest oczywiste, panie prezydencie, oczywiste. Nie może być tak, że to ambasador amerykański zaprasza Polaków na spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Proszę się tego nie bać. Bardzo wyraźnie trzeba dzisiaj powiedzieć, bo też będziemy straszeni, będziemy świadkami propagandy pisowskiej w tej kwestii, że musimy wybierać, czy Europa, czy Stany Zjednoczone. To jest fałszywa alternatywa. To nie jest prawda. Polska jest, musi być podmiotową częścią wspólnoty europejską, ale musi być, tak jak była dotychczas, bardzo ważnym elementem wspólnoty euroatlantyckiej. To nam daje gwarancję bezpieczeństwa, to nam daje pozycję, tak jak robiliśmy to przez lata. I chcę też bardzo wyraźnie powiedzieć wszystkim tym, którzy dzisiaj chcą się odsuwać od Europy, chcą z Europy, z Unii Europejskiej, ze wspólnoty europejskiej zrobić coś złego, gorszego. Nie pozwolimy na rozpętanie histerii antyeuropejskiej. Ani premier, ani ministrowi spraw zagranicznych, ani prezydentowi. Polska była, jest i będzie w Europie. Żeby tak się zdarzyło, musimy odbudować, dzisiaj będziemy o tym także mówić, musimy odbudować naszą obecność, naszą pozycję w Europie. Dzisiaj to jest najważniejsze, przywrócić nam tę siłę i tę polską pozycję, to wskazywanie naszej ekskluzywnej roli jako takiego pomostu między Europą Zachodnią a Europą Centralną. Właśnie Trójkąt Weimarski, który dzisiaj nie funkcjonuje, przywrócimy ten wariant funkcjonowania w takim wymiarze, jak było wcześniej. Wrócimy do Eurokorpusu. Będziemy zaangażowani we współpracę obronną Unii Europejskiej, ale także przemysł zbrojeniowy Polski wpiszemy w system projektów europejskich. Chcę też powiedzieć, bo do wyborów, jak wiemy, rok przed wyborami samorządowymi, 2 lata do wyborów parlamentarnych. Niby sporo czasu, ale przecież ten czas szybko biegnie. Ale już dzisiaj możemy powiedzieć i z tym pójdziemy w kampaniach wyborczych, będziemy o tym mówić Polakom. Nie zostawimy tych rzeczy, które dzieją się dzisiaj, nie zostawimy tych przestępstw, nie zostawimy skrzywdzonych ludzi. Zbadamy i rozliczymy największą aferę ostatnich lat, aferę skoków, która kosztowała Polaków blisko 5 miliardów złotych. Ci, którzy oszukiwali Polaków, ci, którzy oszukiwali budżet, zapłacą za to.
powołamy komisję śledczą. Ta sprawa będzie prowadzona po wyborach. Ale jeżeli, bo jest nasz wniosek od miesięcy leży u marszałka Sejmu, jeżeli nie będzie zgody na komisję śledczą, powołamy specjalny zespół parlamentarny, który przygotuje pracę komisji śledczej. Wyjaśnimy powiązania ministra Macierewicza, niszczyciela Wojska Polskiego, te wszystkie sensacyjne, mniej i bardziej informacje, które do nas docierają. Zajmiemy się tym po zwycięskich wyborach, ale już dzisiaj zajmie się tym zespół, którym kieruje Marcin Kierwiński, który zajmuje się odkłamywaniem kłamstw smoleńskim. On także będzie prowadził, przygotowywał pracę komisji śledczej, która będzie powołana przez nas w następnym Sejmie. Bardzo wyraźnie chcę powiedzieć odnośnie planów abonamentowych, czyli planów dofinansowania telewizji Kurskiego, prywatnej tak naprawdę telewizji, która jest telewizją, jak mówiłem, nienawiści. Jeżeli będzie tak, że telewizja ta, na wniosek tej telewizji, parlament przyjmie podniesienie haraczu na tę telewizję, wezwiemy do obywatelskiego nieposłuszeństwa, do niepłacenia tej opłaty. I powiem więcej, bo wiem, że to będzie, i chcę powiedzieć, sprawdzam tutaj, nie zostawimy także tych, którzy będą zastraszani i karani za niepłacenie abonamentu. My też go nie będziemy płacić, ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Po wyborach ci wszyscy, którzy będą karani za niepłacenie abonamentu, będą mogli liczyć na rekompensaty. Obiecuję to. Dzisiaj Polacy stoją przed jasnym wyborem. Starałem się to opisać w skrócie. Czy państwo autorytarne, budowane na nienawiści, które dryfuje po peryferiach Europy i szuka tego pomysłu, tej drogi, żeby od niej odejść. To jest wizja Jarosława Kaczyńskiego, to o tym wszyscy wiedzą. Czy też Polska oparta na tych świętych dla nas zasadach, na zasadach świętych dla Platformy Obywatelskiej. Polska wolna, solidarna, europejska, bezpieczna i zakotwiczona w NATO, silnym, podmiotowym miejscem w Unii Europejskiej. To jest nasza wizja. To będziemy realizować, ale wiem, jestem przekonany, że to jest wizja większości Polaków i dla nich to zrealizujemy. I chcę powiedzieć, że te następne wybory, każdy z nich, bo co pół roku będziemy mieli przecież wybory, to nie będzie prosty wybór, jaka partia zastąpi tę, która rządzi obecnie. Nie. To będzie coś dużo bardziej poważnego, dużo ważniejszego. My dzisiaj musimy wiedzieć, że jesteśmy w polityce, w życiu publicznym po to, żeby Polskę ocalić przed PiS-em. I zrobimy to. Dlatego po raz kolejny mówię o tym i będziemy o tym mówić w październiku, kiedy będziemy mieli konwencję samorządową i przedstawimy program samorządowy, z którym pójdziemy do wyborów samorządowych. Ale mówię to już dzisiaj, że to jest dużo ważniejsze, te najbliższe wybory i każde następne będą dużo ważniejsze niż te wszystkie poprzednio. Dzisiaj musimy wiedzieć, żeby odsunąć PiS od władzy, żeby Polskę ocalić, żeby ona znowu wróciła do Europy, żeby mogła do niej wrócić, musimy być razem, musimy być koło siebie, wspierając się, szukać wspólnego rozwiązania, odsunąć swary i spory, być razem. Dlatego mówię, za rok w wyborach samorządowych, za 2 lata w wyborach parlamentarnych, będąc razem, zwyciężymy. Obiecuję wam to.